Dzień dobry, witam się z Wami kochani w nowym filmie i będzie to lumpeksowe szaleństwo. A właściwie lumpeksowe zakupy, pokażę Wam również te rzeczy. Trochę fajnych rzeczy udało mi się kupić i chciałabym Wam je pokazać. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i zasubskrybujesz ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. No to co, przechodzimy już do rzeczy. I tak, bluzeczka, w której występuję, i jest również z lumpeksu, i to jest ta bluzka, którą próbowałam ratować i próbowałam wypierać, żeby ona była bardziej w kolorach beżu niż niebieskości. Ocencie sami, czy się to udało. Natomiast bardzo ją lubię, bardzo jest fajna, za całą piątkę było warto ją kupić. A teraz pokażę Wam rzeczy, które za jeszcze mniejsze pieniądze udało mi się kupić, choć nie wszystkie, nie ukrywam. Przechodzimy od razu do rzeczy. Pierwsza rzecz to jest bluzeczka. Nie ukrywam, że nie wszystkie rzeczy jeszcze wyschły, bo wczoraj je prałam, a że kolory czarne, białe, no to wiecie jak to jest. Więc pierwszą rzeczą jest bluzeczka i znowu taka w stylu sweterkowym, ale właśnie na ramionczkach. To jest rzecz, która po prostu jest najlepsza na świecie, bo wygląda zarówno bardzo ładnie, tak elegancko, ale też możemy ją wystylizować bardziej na sportowo, do jakichś shortów jeansowych lub spódniczki, tak wiecie. I jest to rzecz z handemu, rozmiar L. Wyprałam oczywiście przed noszeniem, jeszcze sobie ją przejadę maszynką, żeby tutaj ewentualne kuleczki usunąć, ale jest to bardzo ładna rzecz. Uważam, że uniwersalna, idealna na tą porę. Kosztowała mnie całe 4 zł. O, może tak lepiej. Jeśli chodzi o kolor, który mam na paznokciach, to jest to Aloha z Indigo. A to jest Neonail, ale nie polecę Wam tego koloru, bo okrutnie się go malowało. Mam 2 warstwy i tak krycie nie jest takie, jak być powinno, więc tego nie polecam, dlatego mam tylko na tej ręce. A ten polecam serdecznie, jest idealny do malowania, ma idealne krycie i ja po prostu uwielbiam. Jeśli ktoś uważa, że zachowuje się w tej chwili nienaturalnie lub coś takiego, to po prostu mam dobry humor, dobry dzień, jest słońce, więc ja chłonę tą dobrą energię i mam nadzieję, że również Wy ją czujecie i możecie troszeczkę chłonąć ode mnie tej pozytywnej energii. Następną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, i tak będę również mierzyć te rzeczy, ale będzie przeplatanie, więc oglądajcie cały film, żeby zobaczyć również te rzeczy na mnie. I będą to długie spodnie. Długie spodnie w kolorze takim nie do końca dla wszystkich, ale dla mnie jak najbardziej. Jest to taki kolor różu, brzoskwini, jasnej, pastelowej. I tak te spodnie jeszcze są wilgotne, więc jak tylko Wam je pokażę, to od razu wywieszam na balkon, żeby trochę je owiało. Z dodatkami rose gold. W ogóle ja uwielbiam dodatki rose gold. Guziczek jest srebrny, jasny, bardzo ładny, z wyższym stanem, to są takie mom jeans. Firma to Papaya, rozmiar 12, nie do końca takie super elastyczne, ale zobaczycie na mnie, jak ładnie wyglądają. W ogóle, wiecie, ja tak idę, mówię, a jeansów przecież nie szukam, nie szukam w ogóle długich spodni, bo przecież jak sezon letni, ja się cały czas rozbieram coraz bardziej, bo mi tak gorąco i mam szukać długich spodni, tak? No i tak, tylko przechodziłam dosłownie, przechodziłam i znalazłam te. I po prostu mówię, nie, no to są długie spodnie, ale idealne właśnie na tą porę. Więc proszę Was o komentarz, czy nosicie kolorowe spodnie jeansowe, czy nie nosicie, czy tylko klasyk, bo ja nie mam w swojej szafie zbyt wiele kolorowych spodni, ale te mnie bardzo zainteresowały. Te spodnie to jest sztosik. Bardzo, bardzo ładnie wyglądają. Mimo tego, że nie są, wiecie, w takim uniwersalnym kolorze, to wydaje mi się, że uda mi się je wystylizować do wielu rzeczy, bo ja po prostu lubię. Tak wyglądają. Bardzo ładna pupa. Długość 7/8, więc jak w większości mam jeans. Dajcie znać, co myślicie, fajnie czy nie fajnie, nosilibyście czy zupełnie nie. Tym razem będą też rzeczy, które kupiłam z myślą o moim synku. I jest to bluzeczka. Bluzeczka w takie ładne paski, bardzo ładna kolorystyka. Tu jakiś napis, który w ogóle jak zobaczyłam, to mówię no bad days. No więc tak, Wam również życzę no bad days. Jest to firma John Lewis and Partners. W ogóle to jest niby na 11 lat. I właśnie nie wiem, czy nie przegięłam z tą rozmiarówką, bo ostatnio jak kupiłam coś, to było takie na styk. Teraz mówię, dobra, wolę, żeby było luźniejsze niż za małe, więc proszę bardzo, jest taka bluzeczka. Bardzo ładnie wygląda i w tym słoneczku w ogóle, zobaczcie.
Mam nadzieję, że widzicie to słoneczko. Rzeczy dziecięcych nie będę Wam prezentować na modelu. Nie chcę go gdzieś tam zmuszać. Poza tym ostatnio jest już przemęczony szkołą. Czekamy na zakończenie roku, więc nie będziemy go tutaj stresować tym mierzeniem, ale bluzkę uważam, że bardzo fajna i kosztowała również całe 4 zł. Następną rzeczą są również długie spodnie. I tak właśnie, to zawsze tak jest. Jak nie macie czegoś kupić, to oczywiście znajdziecie coś fajnego i to kupicie. I właśnie takie spodnie udało mi się dorwać, tylko że tutaj mam, aha, już wiem jak to się stało, a bałam się, że są uszkodzone, ale nie, nie są uszkodzone. Proszę bardzo, takie piękne spodnie, granatowe, w takim stylu trochę, on mi przypomina taki styl dziewczyn, które ubierają się bardziej boho klimaty, wiecie, beże, brązy, szarości. Czy Wy jesteście prosto? Jeśli nie, to przepraszam Was bardzo. Są to spodnie z firmy Next, znowu rozmiar 12, bardzo ładnie wyglądają i są to spodnie takie turbo wygodne właśnie na wieczory jakieś, wiecie, letnie, kiedy sobie siadacie na plaży, na kocyku i wtedy potrzebujecie czegoś dłuższego, to właśnie tego typu spodnie są idealne, to są spodnie typu bojówki z kieszeniami po boku. No są po prostu rewelacyjne. Kolejna stylizacja, którą udało mi się stworzyć, to właśnie ta bluzka i spodnie. I obydwie rzeczy są bardzo wygodne, komfortowe. Czekajcie, non-stop mi włosy uciekają. Więc bluzka jest bardzo wygodna, wydaje mi się, że na cały rok, dlatego że dzięki temu, że jest dłuższa, to mogę sobie ją wsadzić albo pod stanik w tej chwili, tak jak mam, o proszę bardzo, albo właśnie wyciągnąć i sobie ją wsadzić w spodnie, jak będzie, wiecie, chłodniej, pod jakąś marynarkę czy pod katanę jeansową, bo ja często noszę kurtki jeansowe jako właśnie marynarki czy jakieś narzuty zimą, jesienią. No a spodnie są bardzo wygodne, komfortowe. Tutaj mają gumkę, która fajnie się dopasowuje. Tutaj mają taki pasek, którym możemy sobie po prostu dociągnąć do talii. Dzięki kieszeniom to wiecie, coś wsadzamy, nie wiem, telefon czy klucze. Wychodzimy sobie na spacer, niczym się nie przejmujemy, więc uważam, że obydwie rzeczy warte zakup. W związku z tym, że mamy bluzeczkę dla Kubusia, no to przydałaby się jakaś odzież wierzchnia na dół. I mamy tu spodenki krótkie, granatowe, bardzo fajne, takie dresowe, ale też takie, które możemy wystylizować na jakąś okazję. I jest to H&M Basic. W ogóle jest to rozmiar 1,58 m. Kubie rzeczy kupuję na 1,40 m w tej chwili. Więc chyba przegięłam. Ale te spodenki plus ta bluzka, to jest taka fajna stylowa, że no... I tak trzymałam je i mówię, kurczę, brać czy nie brać, brać czy nie brać, takie fajne. Mają sznurek, więc może się dowiążę, nie no, żartuję, no po prostu jak będą za duże, to poczekają, no nic się nie stanie, tak, poczekają. Kosztowały 4 zł, więc stwierdziłam, że dobra, za 4 zyla to nawet jak będą miały poczekać, to nic się nie stanie po prostu. I będą noszone za rok lub dwa, nieważne. Mówiłam już w poprzednim filmie, że ja szukam również dla siebie krótkich spodenek. I otóż znalazłam. Nie były najtańsze, nie kosztowały też 4 zł, kosztowały troszeczkę więcej. I są to takie czarne, sportowe bardziej, choć je również będę stylizować, tak wiecie, gdzieś na wyjście, na kawę z mężem na przykład. I są to takie szelesty. Krótkie spodenki z fajną gumą, szeroką, związaniem tutaj. I jest to jedno z moich ulubionych firm, które znajduję w Lumpeksie. Collusion. Mam już wiele rzeczy z tej firmy. Jest to rozmiar M. Bardzo fajnie wyglądają te spodenki. Mają takie białe dodatki. Są już wyprane, więc szykuje nam się wyjazd. I cieszę się bardzo, że będę mogła je zabrać. No cóż, ja się cieszę, że je kupiłam. Spodenki prezentują się właśnie tak. Fajna gruba guma. Kieszenie tu, kieszeń tu, szelest, więc wiadomo, że wszyscy będą Was słyszeć, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Uniwersalne, fajne, delikatnie odjechane, mimo tego, że czarne. I proszę bardzo, takie o. Że ja żyję w bluzeczkach na naramkach, to już Wam mówiłam nieraz. Zresztą widzicie, w co jestem w tej chwili ubrana, a jest bardzo ciepło w Poznaniu. Więc jak zobaczyłam, że jest bardzo duży wybór właśnie bluzek na naramkach, to tam wiecie, sobie przemierzałam przez te wszystkie bluzeczki i znalazłam taką fajną, basicową, grafitową. Wiecie, że w H&M-ie tego typu bluzki kosztują minimum 25-30 zł. Minimum. To są te tańsze. A ja kupiłam tą za 4 zyla.
Tak, o. Uważam, że spoko cena. Oczywiście, że warto ją też przejechać maszynką, bo ma jakieś tam kuleczki. Tutaj mamy skład 60% bawełna, 40% to poliester. Sprawdzałam celowo, żeby wiedzieć, ile ta bluzka jeszcze wytrzyma ze mną. Kolor, no grafitowy, chyba nie muszę mówić, że lubię tego typu kolory. One są bardzo klasyczne. I też ta bluzeczka, jak zobaczycie, jak będę mierzyła, ma bardzo ładny dekolt, więc uważam, że super okazja i mogę ją wystylizować i, że tak powiem, bardziej klasycznie elegancko i na sportowo, więc taki ciuch bardzo uniwersalny, basicowy, no i w idealnej cenie. Tak jak mówiłam, bluzeczka pasuje do wszystkiego, bardzo fajna, grafitowa, delikatnie do odświeżenia, ale to jest pikuś, ładny dekolt z przodu, z tyłu. Dajcie znać, kupujecie basici w Lumpeksie, czy tylko i wyłącznie w sieciówkach. Jeszcze z bluzeczek, bo to nie była jedyna, którą udało mi się znaleźć. Było dużo takich, które chciałam kupić i Wam pokazać, ale ja w tej chwili robię zakupy na zasadzie to, co jest mi teraz dobre, to, co mi się teraz bardzo podoba i to, co teraz chciałabym nosić. Nie kupuję już rzeczy na zaś, albo schudne, albo jest fajne, albo się przyda na jesień, na zimę. Nie. Kupuję rzeczy, które teraz będę mogła nosić. Więc widzicie, to tylko rzeczy, które są na mnie dobre, tylko rzeczy, które teraz będę nosić, teraz będę stylizować. Zresztą mam w planach nagrać ten film o stylówkach. Coś mi ten kadr dzisiaj nie pasuje, przepraszam. Więc spodziewajcie się tego filmu. Natomiast, no, że byłam na zakupach, no to stwierdziłam, że najpierw pokażę Wam zakupy, a później z tych rzeczy gdzieś tam zrobię te stylówki. No i znalazłam tego typu bluzeczkę. Jest to bluzeczka typu crop, w takim kolorze, jak widzicie, beżu. I to jest z założenia beż, a nie biel. Teraz już tą rzecz wyprałam z białymi, żeby nic się nie stało. Nie wrzuciłam jej do kolorów. A miałam takie, a dobra, nie. Cofnęłam rękę z tą bluzką i stwierdziłam, że nie, nie będę ryzykować. I proszę bardzo, jest ładna, nic jej się nie stało, jest suchutka, wybrana, pachnąca. I jest to firma Urban Outfitters. Ja już mam parę rzeczy z tej firmy, bardzo lubię tą firmę, ma fajnej jakości bawełnę. Jest to rozmiar M i taka bluzeczka z paseczkami. Będzie pasować do wszystkiego, jest bardzo fajna i ta bawełna jest taka cienka, idealna na tę porę roku. Ja może pozapinam tę rzecz, którą mam w tej chwili na kolanach, żeby ona ładniej się prezentowała, bo jest to coś jeansowego. I słuchajcie, bardzo dużo w ogóle fajnych jeansowych rzeczy było w Lumpeksie, no ale raczej na tym droższym dziale, czyli te rzeczy już kosztowałyby trochę więcej, więc stwierdziłam, że nie chcę brać za miliony monet, przyjdę może w innym terminie, wiecie jak jest, każdy grosz się liczy w tej chwili, więc znalazłam jeansówkę, spódniczkę, a że jeansowe rzeczy są w tej chwili na topie bardzo, no to jak zobaczyłam tą spódniczkę w moim rozmiarze, zapinaną w całości na guziki. Bardzo fajną z tyłu również, bez żadnych kieszeni. Bo niestety w przypadku jeansowych spódniczek, ja mam parę w swojej szafie, w różnych kolorach i niestety jak te kieszenie na pupie się nieładnie układają, to zniekształcają nam sylwetkę, nam pupę i po co sobie to robić, tak? No to jak ta nie ma kieszeni, to jest po prostu idealna. Jest to Primark, bo jest to denim CEO. Mój rozmiar, więc słuchajcie, nie miałam się nad czym zastanawiać. Gdzieś tam miała plamkę, ale w praniu ona zeszła. Podjęłam to ryzyko i proszę, jest piękna ona, będzie pasować do wszystkiego, idealna na te ciepłe dni. Te zakupy były wyjątkowo dobre, udane, o może tak. I mało zapłaciłam. I zobaczcie, jak to razem wygląda. No przecież to jest gotowa stylowa do wyjścia z domu. Rewelacyjna jest spódniczka, bardzo ładnie ona wygląda. W ten sposób. Te guziczki tutaj dodają, wiecie, a bluzeczka, to wszystko do siebie pasuje. Bardzo się cieszę, że kupiłam te dwie rzeczy i ja wiem, że spokojnie tak będę nosić. Ocencie sami, czy warto, czy nie warto. Ja tak tylko, tak wiecie, podszeptuję, że warto. Ale ocencie sami. Wszystkie rzeczy, które kupiłam, już Wam pokazałam. Proszę dajcie mi znać w komentarzu, co wpadło Wam w oko i czy uważacie, że fajne zakupy zrobiłam. Za całość zapłaciłam 50 parę złotych, więc uważam, że nie jest to dużo. Właśnie sobie uświadomiłam, że jednej rzeczy Wam nie pokazałam, która czeka w łazience, bo jeszcze była mokra. No dobra, to już wskakuję w nią i Wam pokazuję. No i co uważacie? To jest właśnie jedna z rzeczy, która była droższa, ale uważam, że warta swojej ceny, bo nie kosztowała zbyt wiele. Jest to sukienka w ogóle z Zary, w przepięknym kolorze, z bardzo ładnym dekoltem. To marszczenie na brzuszku tutaj niweluje, wiecie, co? Wystające, bardzo ładnie wygląda, idealna długość.
Ona wygląda zarówno elegancko, jak i tak zwiewnie, letnio. Bardzo się cieszę, że ją kupiłam. Jest w rozmiarze M, ma regulowane ramionczka i wygląda naprawdę bomba. Nie będę mówiła jak milion dolarów, bo napiszecie, że nie widzieliście nigdy miliona dolarów i nie macie odniesienia, ale wygląda bardzo ładnie. Przynajmniej takie jest moje zdanie. I tym właśnie akcentem kończę ten film. Widzimy się w następnym. Pa, pa!